Ekscelencjo księże arcybiskupie Marku, witamy Cię bardzo gorąco w naszej wspólnocie parafialnej. Jesteś dzisiaj z nami od wczesnych godzin porannych. Wygłosiłeś do nas Słowo Boże, odbyłeś spotkanie z różami różańcowymi, z Radą Budowlaną, z ministrantami i ze Solką. Cieszymy się z Twojej obecności wśród nas i dziękujemy Ci za Twoje przybycie. Czas spotkania z Tobą to czas, kiedy będziemy w sposób szczególnie modlić się za tą młodzież bierzmowaną. To czas sprawowania świętych tajemnic. Ufamy, że dzięki Słowu Bożemu, któremu nam udzielisz, będzie pogłębiało naszą miłość do Pana Jezusa, będzie pogłębiało nasze zaufanie do Maryi. Reprezentujemy rodziców młodzieży, która ma za chwilę otrzymać sakrament bierzmowania, a tym samym wejść w dorosłe życie chrześcijańskie. Cieszy nas fakt, iż chcą żyć według nauki Chrystusa, bo przecież pochodzą z rodzin katolickich. Jest to również ważny dla nas moment, ponieważ to my kilkanaście lat temu przynieśliśmy ich do kościoła, aby otrzymali chrzest święty, włączający we wspólnotę osób wierzących. Potem byliśmy z nimi, ciesząc się z ich dorastania, przyjęcia Komunii Świętej, ich radości i znosząc się każdym niepowodzeniem. Dzisiaj stajemy przed Bogiem w naszej parafialnej wspólnocie i prosimy Ciebie, nasz drogi pasterzu, który pełnisz posługę pasterską w naszej diecezji, o udzielenie naszym dzieciom sakramentu bierzmowania, modlitwę i słowo pouczenia. Czcigodny Ojcze, Kościół Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży. Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania. Uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Droga młodzieży, powiedzcie teraz przed zgromadzonym tutaj Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Dzisiaj to już trzecia niedziela Adwentu, zwana Gaudete. Cieszcie się, radujcie. A to dlatego, że czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia prawdziwie się skurczył. To już trochę więcej niż tydzień, kiedy zacznie się świętowanie, począwszy od tego, że zgromadzimy się przy wigilijnych stołach. Ale jest, jak wiemy, jeszcze inny czas Adwentu, czas oczekiwania na przyjście Pana. I to czas, który obejmuje całe nasze życie. Zdążamy przecież na spotkanie twarzą w twarz z samym Panem Bogiem. I oczekujemy, że to spotkanie będzie dla nas prawdziwie błogosławione, bo On, sprawiedliwy sędzia, zechce nas postawić po swojej prawicy i wprowadzić do swego domu, o którym Pan Jezus powiedział, że jest w nim mieszkań wiele. W ten czas Adwentu życiowego, moi drodzy, a zwłaszcza wy, drogie dziewczęta i chłopcy, kandydaci do bierzmowania,
wpisuje się to, co dzisiaj przeżywacie. Przygotowywaliście się do bierzmowania przez dłuższy czas poprzez spotkania, modlitwę wspólną, poprzez wsłuchiwanie się w Boże Słowo, poprzez przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania. To był wasz czas Adwentu, przygotowań na ten szczególny moment, jakim jest bierzmowanie. Mówię szczególny, a to dlatego, że bierzmowanie, jak doskonale wiecie, przyjmuje się tylko raz w życiu. Dlaczego się przyjmuje ten sakrament? W jakiejś mierze odpowiedzieliście na to przed chwilą, że chcecie otworzyć się na dary Ducha Świętego po to, aby móc mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę i według niej żyć. Chcecie zatem przyjąć Ducha Świętego po to, aby wasze dalsze życie, właśnie umocnione Duchem Świętym, było tak piękne i tak wspaniałe, że z ufnością będziecie zdążali na spotkanie z Bogiem. I właśnie w tę dzisiejszą trzecią niedzielę Adwentu, kiedy Kościół zachęca nas do radości, bo przychodzi Pan. Kościół w swojej liturgii równocześnie przedstawia nam postać świętego Jana Chrzciciela. Nie jest on Mesjaszem, jak niektórzy sądzili. Jest tym, który przygotowuje drogę w ludzkich sercach na ich ludzi spotkanie z Chrystusem, z Mesjaszem. I jakże piękne i znamienne słowa, które święty Jan wypowiedział o sobie. Ja muszę się umniejszać, a on, Chrystus, musi się wywyższać. Moja posługa jest posługą tego, który przygotowuje drogę dla Pana. Po to, żeby Pan, Mesjasz, Chrystus Król, mógł zapanować w ludzkich sercach. Żeby On był prawdziwie Panem ludzkich serc i umysłów. Ja do tego muszę ludzi przyprowadzać. Miał bowiem świadomość, że Chrystus jest tym, który, jak mówił, będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Będzie przemieniał ludzkie serca ogniem miłości. Ogniem, który ma wzniecić się w sercach ludzi wierzących po to, aby te serca kochały, dzięki łasce Ducha Świętego, żeby kochały Boga całym właśnie swoim sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą i żeby umiały kochać także drugiego człowieka jak siebie samego. To jest misja Mesjasza. Jan Chrzciciel był tego w pełni świadomy. A on chciał przygotować ludzi po to, aby byli przygotowani właśnie na przyjęcie tego wszystkiego, co Chrystus im powie, o czym nauczy, do tego, by mieli też odwagę żyć jak sam Jezus Chrystus. Jan tego nauczał, ale Jan także tak postępował. Między jego słowami a czynami była pełna zgodność, żadnego rozdźwięku, żadnego fałszywego tonu. Jego słowa były jednoznaczne. Macie przygotować się. Macie oczyścić swoje serca. Macie żyć sprawiedliwością i miłosierdziem. Macie odrzucić od siebie wszelkie zło.
Macie żyć prawdą. Jan Chrzciciel był świadkiem tej prawdy. Nie tylko nauczał tych wszystkich, którzy przybywali do niego, aby słuchać jego nauk u źródeł, u ujścia Jordanu. Miał odwagę piętnować złe postępowanie ówczesnych władców, zwłaszcza Heroda Antypasa, który związał się z żoną swojego brata Filipa. Piętnował to złe postępowanie króla i wiedział, że się naraża, ale uważał, najważniejsze jest Boże prawo. Najważniejsze są fundamenty dekalogu, na którym trzeba budować całe życie. Oczywiście naraził się i królowi, i jego aktualnej towarzyszce życia. I skończyło się to, jak wiemy, śmiercią męczeńską Jana Chrzciciela. Został wydany katowi, a ten ściął Janowi Chrzcicielowi głowę. Tym samym jednakże święty Jan Chrzciciel zapowiedział również, jakie będzie życie samego Jezusa Chrystusa. Tego, który mówił o sobie: ja jestem prawdą. Ja jestem drogą prowadzącą do domu Ojca. Ja jestem życiem, bo daję życie każdemu, kto we mnie wierzy. I właśnie głosząc prawdę o Bogu, który nas do końca umiłował, i o człowieku, który ma przede wszystkim być wiernym Panu Bogu, głosząc tę prawdę, Pan Jezus też się naraził wielkim tamtego świata i został skazany na śmierć. Wytoczono mu proces polityczny, bo w ten sposób uważano najłatwiej będzie go skazać na utratę życia. Ale ostatecznie to Chrystus zwyciężył. Zwyciężył grzech, kłamstwo, szatana i śmierć, bo zmartwychwstał. Co więcej, po swoim zmartwychwstaniu zasiadł po prawicy Ojca i stamtąd od Ojca zesłał Ducha Świętego na apostołów i Matkę Najświętszą, zebranych w Wieczerniku i modlących się o to i błagających Boga, żeby stąpił na nich Duch Święty i przemienił ich wewnętrznie, żeby się nie bali, żeby otwarli drzwi Wieczernika i z męstwem, odwagą, ale także radością głosili prawdę o Bogu, który nas stworzył, powołał do istnienia i tak bardzo ukochał, że dał, zesłał swojego Syna, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i narodził się w grocie betlejemskiej z Przenajświętszej Dziewicy Maryi. A potem, kiedy wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca, zesłał na swój Kościół Ducha Świętego. W tym wydarzeniu, drogie dziewczęta i chłopcy, sprzed prawie 2000 lat, w tym wydarzeniu pierwszego zesłania Ducha Świętego na Kościół i tego nieustannego zsyłania Ducha Świętego na kolejne pokolenia córek i synów Kościoła, w tym wydarzeniu, moi drodzy, macie dzisiaj swój szczególny udział. To na was także ma stąpić Duch Święty. Właśnie po to, byście mogli mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę i według niej żyć.
tak jak to czynił Jan Chrzciciel, zapowiadając przyjście Chrystusa. Tak jak to spełniło się w samym życiu Jezusa Chrystusa, który jest wzorem i królem męczenników, czyli świadków miłości Pana Boga. Świadków aż po cierpienie, aż po przelanie krwi, aż po niekiedy oddanie własnego życia za Chrystusa. Czy to jest łatwe? Być takim wiernym świadkiem Pana Boga aż do końca? Nie, to nie jest łatwe. I właśnie dlatego, że to nie jest łatwe, prosimy wszyscy, prosi cały Kościół. To jest treść całego życia Kościoła, od początku aż po dzień dzisiejszy i aż do skończenia świata. Kościół prosi o pomoc, o męstwo, o mądrość, o Bożą bojaźń i inne jeszcze dary Ducha Świętego. Kościół prosi, aby zstępował na jego córki i synów sam Duch Święty. Przed chwilą mówiliście, dlaczego chcecie przyjąć ten sakrament. Za chwilę poświęcę krzyże, które wiszą na waszych piersiach, jako przypomnienie tego, jak bardzo Chrystus was umiłował. Tego, że czeka On na was, Pan Jezus, na waszą miłość, na waszą wierność, na to, że Go nigdy się nie wyrzekniecie, że będziecie zawsze z ogromną czcią wypowiadać Jego święte imię. Te krzyże mówią o Bożej miłości, ale te krzyże mówią także o cierpieniu Chrystusa z miłości do nas wszystkich, także do was. Te krzyże wołają o wierność aż do ostatniej chwili naszego życia. Drogie dziewczęta i chłopcy, niech te krzyże mówią wam nie tylko o dniu dzisiejszym, jedynym i niepowtarzalnym w waszym życiu. Te krzyże niech mówią wam o tym, że całe wasze życie, tak jak nas wszystkich, jest jednym wielkim zdążaniem na spotkanie z Panem. Te krzyże mówią, jak Bóg nas kocha. I te krzyże mówią, jak trzeba trwać przy Panu naszym Jezusie Chrystusie, także w chwilach trudnych i nabrzmiałych cierpieniem. Wzorem takiego trwania są święci pańscy, a zwłaszcza Matka Najświętsza. Wzorem takiego przygotowywania się do mężnego trwania jest patron dzisiejszego dnia, dzisiejszych czytań, święty Jan Chrzciciel. Nie lękajcie się zatem tego, co może się stać, jeśli będzie trudne i będzie związane z koniecznością dania świadectwa. Tego się nie lękajcie. Przeciwnie, radujcie się, że jesteście razem z Chrystusem, umocnieni więzią z Nim dzięki darom Ducha Świętego. Z tego się radujcie, na wzór tej radości, do której wzywał święty Paweł pierwszych chrześcijan, którzy żyli w starożytnym mieście Filipi. Ludzi, których on do Chrystusa nawrócił. Ludzi, których wiarą się
prawdziwie radował. Ludzi, do których do jeszcze większej radości zachęcał słowami: radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz wam powtarzam, radujcie się. Niech wasza łagodność, wasza dobroć serca, wszystkie wasze szlachetne postawy będą znane wszystkim ludziom. I niech przez te piękne postawy życiowe dla wszystkich innych będzie wiadome to, co najważniejsze. Pan jest blisko. Blisko naszych serc i naszych umysłów. Blisko także tej chwili, kiedy wyjdzie, jak mamy nadzieję, nam na spotkanie, by nas wprowadzić do domu swego Ojca. I na zakończenie raz jeszcze słowa świętego Pawła. Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, on będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Pokój Boży, który jest darem Ducha Świętego. Kto ma w sobie właśnie ten dar, dar pokoju, będzie zawsze z Chrystusem.
Święty, prosimy Cię o zjednoczenie Kościoła, aby wszyscy jednym językiem miłości chwalili Boga za Jego dary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Duchu Święty, prosimy za naszego papieża oraz arcypasterza obecnego wśród nas, księdza arcybiskupa Marka i wszystkich biskupów, aby pełni Twoich łask służyli ludziom i światu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Duchu Święty, prosimy za młodzież bierzmowaną, która została umocniona darami Ducha Świętego, aby ugruntowani w wierze i miłości dawali Chrystusowi świadectwo swoim życiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Duchu Święty, prośmy za rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby ukazywali dzieciom i młodzieży właściwe drogi życia i własnym przykładem prowadzili młode pokolenie do Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Duchu Święty, prośmy za nas otaczających ołtarz Pana, abyśmy byli zawsze świadkami zmartwychwstałego Jezusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Księże arcybiskupie, zostając pod postaciami chleba i wina, zmartwychwstały Chrystus zostawił nam we mszy świętej najdoskonalszą formę swej obecności. Dlatego msza święta jest sercem Kościoła, a Kościół żyje przy ołtarzu, karmiąc się chlebem, mającym wszelką rozkosz w sobie. To w czasie mszy świętej otrzymaliśmy niegdyś sakrament chrztu świętego. To Eucharystia gromadzi nas na łamaniu chleba. One również były w centrum naszych przygotowań do bierzmowania. A dziś, na mszy świętej, udzieliłeś nam, drogi księże arcybiskupie, sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Za tę łaskę chcemy najpierw podziękować Bogu, który w sakramencie bierzmowania obdarzył nas darami Ducha Świętego. Po Bogu zaś dziękujemy Tobie, drogi księże arcybiskupie, w imieniu zgromadzonej tu młodzieży, za dzisiejszą posługę wobec nas mówimy Ci, staropolskie Bóg zapłać. Ekscelencjo, jeszcze w krótkich słowach pragnę Ci z całego serca bardzo gorąco i serdecznie podziękować. Są takie ślady, które człowiek zostawia na tej ziemi, napisze poeta, a odciskają się w niebie. Tych śladów nie zatrze czas, taka jest pamięć Boga. Czcigodny księże arcybiskupie, w imieniu całej wspólnoty parafialnej w Gromcu bardzo pragnę serdecznie Ci podziękować i wyrazić naszą wdzięczność za to, że byłeś z nami, za to, że modliłeś się z nami, za to, że umacniałeś nas Słowem Bożym. Mam głęboką nadzieję, że to Słowo długo pozostanie w naszych sercach i do tego Słowa będziemy wracali w naszym codziennym życiu. Niech Bóg, który jest miłością, obdarzy Cię zdrowiem i potrzebnymi łaskami do podejmowania duszpasterskich zadań. Niech Matka Różańcowa, nasza patronka, wyprasza Ci potrzebne łaski na każdy dzień życia. Szczęść Boże.
I jeszcze, księże arcybiskupie, taki mały prezencik od całej wspólnoty naszej parafialnej. Tu mamy wymalowane nasz kościół, dlatego w darze zechciej to od nas przyjąć. Bardzo serdecznie także dziękuję księdzu kapelanowi, księdzu Rafałowi, księdzu dziekanowi za wspólną modlitwę, wszystkim księżom przybyłym na tą uroczystość i bardzo serdecznie potem bierzmowani staną tutaj przed ołtarzem i zrobimy sobie zdjęcie z księdzem arcybiskupem. Prosimy księże arcybiskupie o Boże błogosławieństwo.